Julię Pomagalski nie żyje. Julię Pomagalski nie żyje. Zginęła w lawinie. Tragiczną śmierć poniosła Julię Pomagalski, snowboardowa mistrzyni świata i dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. 40-letnią Francuzkę porwała lawina w Alpach Szwajcarskich. Tragedia rozegrała się we wtorek wczesnym rankiem w Szwajcarii w kantonie Uri. Pomagalski została porwana przez lawinę. Jak informuje LQIP, razem z nią zginął także jej rodak, przewodnik i ratownik Bruno Cutelli. Służby, które dotarły na miejsce helikopterem, potwierdziły dwie ofiary. 40-letnia Pomagalski była mistrzynią świata oraz zdobywczynią Pucharu Świata. Po złoty medal w snowcrossie sięgnęła w 1999 roku, a kryształową kulę wywalczyła w sezonie 2003-04. Julię Pomagalski miała polskie korzenie na igrzyskach w 2002 roku w Salt Lake City i francuska zajęła szóste miejsce w gigancie równoległym. Ten wynik, w tej samej konkurencji, powtórzyła 4 lata później w Turynie we Włoszech. Obfitującą w sukcesy karierę zakończyła w 2007 roku. Pomagalski była wnuczką urodzonego w Krakowie Jana Pomagalskiego, francuskiego inżyniera polskiego pochodzenia, słynnego wynalazcy wyciągu talerzykowego.